A mówili, rubeksy taka lekka sprawa. Teraz trzeba wrócić. Ogólnie temat jest taki, że wyszedłem sobie z samochodu i od razu jakiś typek podjechał transporterem. Chciał mnie stąd przegonić. W sumie to jest teren, nie jest teren prywatny żaden. Nie mam przynajmniej takich informacji. Podróż w to miejsce nie należała do najkrótszych. Po około 80 km dotarłem w to malownicze miejsce, położone w okolicach Kościerzyny, na uboczu głównej drogi, przy pasisku dla zwierząt oraz przepływającej tam rzece Wieżyca. Pewien artysta-malarz budował tam galerię sztuki. Niestety budowniczy zmarł. Ponoć na ścianach znajdują się dziwne piktogramy i zdania napisane w języku łacińskim. Rzekomo przez chwilę bytowali tam ludzie odpowiadający obrzędy satanistyczne. Jednak postanowiłem tutaj nie wchodzić do tego miejsca, do tej budowli. Cykam się trochę, bo nie wiem, ci dziwni ludzie przejeżdżają koło tego. Już kilkakrotnie się ktoś zatrzymał tutaj samochodem, się przygląda, żaden teren prywatny. W tym miejscu, gdzie się znajduję oczywiście. Znalazłem się na szczycie, który znajduje się 328 metrów nad poziomem morza. Szczyt Wieżyca to najwyższe wzniesienie na Kaszubach, ale także na całym Niżu Europejskim. Leave your toothbrush next to the kitchen sink just to be kind. You'll be sleeping on the hallway coach lift for some time. I'm torn apart. Still hope you would try to fix what is gone. Why can't we stay for the little things? Stay for the little things. Stay. Jestem w drodze do kolejnego punktu mojej wyprawy. Zniszczony bunkier wojskowy. Znalazłem się w miejscowości Babi Dół na Pomorzu. Tam rzekomo miała znajdować się opuszczona jednostka wojskowa i bunkier, który postanowiłem zwiedzić. Trzeba się udać dokładnie pod tym... Kurde, drewnienka. Bardzo lubię takie podróże. Uwielbiam. No gdzie ja idę? Środek lasu gdzieś. Kurde. Tak, patrzcie. Jest, jesteśmy na miejscu. No i kurde. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Czyli albo ktoś przywalił w ciula, albo ten obiekt już nie istnieje całkiem. Nie polecam chodzić tutaj nocą. Gałęzie, nie? Leżący sobie gdzieś tam. A spójrzcie, co to jest. Drut kolczasty jest zawinięty. Spójrzcie. No i tutaj mamy kolejny jakiś malunek. Pewnie klampy jakieś. Jakieś sznurki są porozwijane dookoła. Coś spalony, był pożar jakiś. Tak to wygląda. Mamy tutaj tunel techniczny. Czuć jeszcze spalonym takim. Komuś się tutaj nie podobało widocznie. Klucz od. I tu jest wszystko już wyblakło. Wejdźmy może od prawej. Tutaj wszystko poniszczone. I mamy jeszcze jeden taki mały pomieszczenia. No tutaj też było gniazdko na plan, widzę. No i tutaj jest... O, tu wygląda dosłownie jak jakaś... Jakby tu sauna była. O, tutaj nie wchodzę, bo tu jest napisane kwas siarkowy na ścianie. Widzę, kwas siarkowy i woda destylowana. Więc... Nie, lepiej tutaj nie dotykać. O, czysta woda. Patrzcie.
No tunel, podjazd. Do naprawy aut. Leśna zwyczajna. Nie wiem, tutaj bąkasz, że nie widać. I to już wszystko na dziś na kanale Pit Majka. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, żeby kanał się rozwijał, dodajcie komentarz, zaopiniujcie mój film. No i cóż, to wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, że jesteście i dzięki, że mnie wspieracie. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!